Zadzwoniliśmy do Wiednia i połączyliśmy się z panem Markiem Kupskim. Dzień dobry, panie Marku. Dobry pan. Nasi słuchacze informuje, że pan Marek Kupski od wielu lat mieszka na stałe w Wiedniu, maluje, komponuje i wykonuje własne utwory, własne kompozycje. Panie Marku, co przede wszystkim, malarstwo czy muzyka? To i to. Tego się nie da oddzielić? Da się oddzielić, ponieważ gdy maluję, odchodzę, w trakcie przerwy tworzę, a to wchodzi automatycznie przypadkowo. Czasami formy, które narzucam, są też przypadkowe. Powstaje jakiś utwór, a potem się myśli, dlaczego on powstał. Może działanie farby było, może działanie psychiki, nie wiem. Gdzieś coś powstaje, ale jest to praktykowane. Panie Marku, jakie rzeczy pan maluje? Przygotowałem symbolikę. Malarstwo praktycznie, które dużo mówi, chodzi o to, że do tej płyty nowej, którą przygotowałem pod nazwą Szok, 30 obrazów zostało namalowanych. Chodziło o pokazanie chaosu, mordu. Chodziło o pokazanie katastrofy. Tych wszystkich złych stron naszego świata. Tak. Chodziło o to, żeby te złudzenie, ten obraz apokalipsy był prawdziwy, a przecież żyjemy w brutalności, w przemocy. Tak. Panie Marku, czemu pan tego nie pokaże w Polsce? Czemu pan nie ma w planie przyjazdu, wernisażu, wydania płyty? Tak bardzo jest pan związany z Wiedniem, że na Polskę nie ma czasu? Panie Marku, tu bym się za tym... Ma pan rację. Z jednej strony powinienem być już dawno w Polsce, ponieważ tu wyszła sytuacja u mnie zbytnio inna niż inne. Bardzo prosto powiem, po prostu maluję. Zabiegany, śpię parę godzin, to niezdrowe dla twórcy, ale może dlatego to wychodzi to, że nie jestem w stanie być w Polsce. Ile pan już płyt nagrał? Praktycznie to jest, pierwszą nagrałem kasetę, nazywała się Apokalipsa, drugą nagrałem Hunter, czyli Myśliwy Apokalipsy, trzecia Dziura Ozonowa, tak. A czwarta, czyli to ostatnia, Szok. I ja mam wszystkie pana płyty. Na poprzednich płytach są lekkie wpływy muzyki Pink Floyd. Zgadza się pan? Zgadza. Był taki okres fascynacji u pana tą muzyką. Tak, to było moment, gdzie czułem i słuchałem ich, a mimo to chodziło tylko o sugestię, to był kierunek, to był art, ale to nie była żadna kopia. No tak. A teraz tej muzyki Pink Floydów jest znacznie mniej, prawie nie ma jej w ogóle. Natomiast jest muzyka bardziej agresywna, bardziej mocna, bardziej mocna. Rytmiczna, prawda? Tak, taki, wie pan, zmierzałem do Herbie Hancocka praktycznie i do grupy SBB, polskiej grupy. Aha. Bardzo naszej dobrej grupy, z pierwszej płyty Odlot. Nie pamiętam dokładnie, czy ten tytuł jest prawdziwy. Tak. SBB bardzo mnie zafascynowała. To jest jakby eksperyment. I w tym momencie narodził się silny rytm, bas, Stratocaster, no i perkusja, która uderza po prostu jak serce. Ale tam są tylko dwa akordy. O to mi chodziło, że uderzą dwa akordy, powstaje coś. Tu nie trzeba grać po całym gryfie, biegać, szukać możliwości. Jednak to kwestia, jaki temat chciałbym uzyskać. Czy to będzie rock, jazz, czy praktycznie awangardę. Chciałbym przedstawić filozofię życia i po prostu mojej własnej inspiracji. Tak. Panie Marku, w którym roku pan wyjechał z Polski? W 81. I ja ciągle mam nadzieję, że pan przyjdzie, przedstawi swoje obrazy, przedstawi swoją muzykę na żywo. No, na razie sięgnijmy do jednego utworu z tej płyty. Który utwór z płyty Szok chciałby nam pan przedstawić? Prosiłbym bardzo, jeżeli jest to możliwe, tytuł płyty, tytuł utworu, jakże tytuł Szok. Dlaczego? Aha. Może? Ponieważ tam Bach emanuje niesłychaną siłą i to chodzi o tą radość chwilami, a z drugiej strony jest to niepokój. I poza tym tych ostrych brzmień, ten dialog, wie pan, po prostu gitar, po prostu wielki jednak chaos, tak jakby na krześle elektrycznym, czyli tak. Terapia życia. Dziękuję serdecznie za rozmowę. No i myślę, że nieraz jeszcze pogadamy na antenie, a może osobiście. No to pozdrawiam słuchaczy Polskiego Radia. Dziękuję. Rozmawiałem z panem Markiem Kupskim, malarzem i kompozytorem, na stałe zamieszkałem w Wiedniu. Oto tytułowy utwór z jego płyty Szok.
Kowalski, na stałe mieszkający w Wiedniu, malarz i kompozytor i tytułowy utwór jego płyty Szok. Teraz kilka wiadomości z jakiegoś serwisu muzycznego.